Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym opowiem Wam o naprawie nakamerowej lampki LED-owej firmy Akurat Lighting, która, muszę nadmienić, jest całkowicie wymyślona i produkowana w Polsce. Oraz została ona bardzo ciepło przyjęta w szerokim gronie odbiorców z branży wideo, ale jest też ceniona poza granicami naszego kraju. Lampka, którą mam okazję naprawić i opowiedzieć o niej, to akurat o symbolu LL2120HC2. Lusterka w lampce objawiła się brakiem możliwości regulacji jasności lampki oraz ruszającym się pokrętłem, czyli urwanym potencjometrem, który dość często w tych lampkach się psuje. Sama lampka działa poprawnie. Po przełączeniu włącznika ciepłe i zimne diody świecą, ale tylko na połowie swojej jasności. I po delikatnym wygięciu ruszającego się potencjometru diody w lampie świecą z prawidłową jasnością, co oznacza uszkodzenie potencjometru i jego wymianę. Jeszcze chwilę opowiem o samej lampce, którą możemy zasilać napięciem od 6 do 20 V. I po zakupie jej możemy też dokupić adapter z mocowaniem na baterię NPF. Sam adapter posiada w sobie też wskaźnik baterii, który kolorami pokazuje poziom naładowania baterii. Lampka jest niewielka i bardzo solidna, ma też mocowanie na stopkę kamerową oraz gwint 1/4-calowy. Przez to świetnie odnajduje się podczas wszelkich wywiadów jako lampka nakamerowa. Zwłaszcza, że światło z LED-ów jest wysokiej jakości, a sama firma Akurat Lighting jest jednym z pionierów, którzy zaczęli od rozwijania nakamerowego oświetlenia z użyciem diod świecących. Na samym początku odłączyłem akumulator od lampki, by lampkę położyć na płasko. Po czym za pomocą Torxa odkręciłem 6 przednich śrubek trzymających przedni bezel obudowy lampki. Następnie odkleiłem fragment izolacji, który przykleiłem wcześniej, gdyż sprawdzałem, jaki potencjometr trzeba zamówić. Były też próby testowania lampki z podobnym potencjometrem pod względem rezystancji, który akurat miałem. Ale niestety, jak się okazało, mimo szczerych chęci i poprawnego działania lampki, potencjometr, który miałem, był za duży o około 1 mm, co powodowało, że lampki nie dało się skręcić. I konieczne było zamówienie identycznego potencjometru, ale o tym za chwilę. Lampka ma już swoje lata i na szczęście zestarzały już silikon termoprzewodowy w środku bez problemu odkleił się od obudowy i wystarczyło całość wypchnąć lekko do przodu. Przy okazji rozkręcania tej lampki mam okazję poznać budowę ściemniacza, który ku mojemu zdziwieniu jest oparty o przetwornicę step-down z regulacją, która jest skalibrowana w odpowiednich zakresach. Wszystkie diody w dwóch zestawach są połączone równolegle, a na nie jest dostarczane napięcie w zakresie ich bezpiecznej pracy. I tu na chwilę muszę wrócić do testu, który musiałem wykonać na innym potencjometrze. I aby zmierzyć opór obecnego potencjometru, musiałem go odłączyć z obwodu. Po czym musiałem przylutować ponownie, by lampki jako taką dało się używać, dopóki nowy potencjometr nie przyjdzie. I dlatego właśnie tu zaczynam od usunięcia nadmiaru cyny i ucięcia wyprowadzeń starego potencjometru, by znacznie ułatwić demontaż pozostałości. Na drugiej stronie płytki prostuję wyprowadzenia i nakładam pastę lutowniczą, po czym z pomocą odciągacza cyny odciągam ile się da. Gdy już było to możliwe, przekrzywiłem w jedną stronę potencjometr i wyciągłem jedno wyprowadzenie. A drugie postanowiłem uksyć, by nie narażać płytki na przegrzanie. Teraz zostało tylko odlutować pozostałości i przeczyścić otwory i pady lutownicze. Gdy już wszystko zostało przeczyszczone, można przejść do przymierzania i przylutowania nowego potencjometru, którego zamówiłem z TME i tu muszę podziękować firmie za pomoc w dopasowaniu identycznego zamiennika, którym jest 10-kiloohmowy potencjometr Alps, gdyż po samym symbolu oryginalnego potencjometru nie dało się nic znaleźć i pozostało jedynie dopasowanie wizualne po wyglądzie obu komponentów i rozstawie wyprowadzeń. Przed lutowaniem postanowiłem odtłuścić płytkę ze śladów topnika i doprowadzić ją do jak najlepszej czystości za pomocą alkoholu izopropylowego. Teraz mogłem włożyć już potencjometr na swoje miejsce i przylutować go do płytki i od razu sprawdzić, czy lampka działa. Jak się okazało, wszystko jest ok, więc mogłem odciąć wystające końcówki i zalać je cyną. Pozostałe dwa grubsze wyprowadzenia postanowiłem wygiąć tak, by jak najmniej odstawały od płytki. Po czym jeszcze raz przemyłem wszystko izopropylem i nakleiłem izolację, by przypadkiem moje lutowanie nie zwarło się z przednią częścią obudowy. Na zakończenie postanowiłem dodać odrobinę pasty termoprzewodzącej, by jednak silikon w środku nadal spełniał swoje zadanie. Zostało jeszcze złożyć wszystko w całość i przykręcić śrubki trzymające przednią obudowę. I oto tym sposobem zakończyłem wymianę potencjometru w lampce, która dzięki mojej naprawie myślę, że posłuży jeszcze przez kilka lat, a może i nawet i dłużej. Na zakończenie chciałem podziękować Twojej nowej telewizji lokalnej z Bełchatowa, która teraz też obejmuje obszar mojego miasta, za zaufanie i powierzenie mi lampki do naprawy. A Wam, drodzy widzowie, dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do komentowania i oddania łapki w górę. No i przede wszystkim trzymajcie się cieplutko. Do następnego odcinka.